Witam Was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Dragon Age 2. Idziemy sobie rybkami bierze, coś mi gardło męczy ostatnio, mogliście usłyszeć, znaczy... dopiero usłyszycie, bardzo możliwe, dopiero jutro. Bo nagrywałam akurat wczoraj, wczoraj, bo to dzisiaj potrzebuję ten odcinek. Dragon Age'a i męczy mnie gardło, już muszę tabletki na skardło ssać. Życie. Wyprawa nie. Wyprawa jeszcze nie. Mamy tu jeszcze przyjaciel z Dolnego Miasta. Mamy wszędzie przyjaciół najwyraźniej. Cokolwiek chcą ode mnie. Dobrze. Zobaczmy. Tak, jak widzicie, wczoraj się skończył ten The Walking Dead, a dzisiaj, no dzisiaj się szykuje nowa seria z bardzo fajnej gry. Jak na razie nagrałam sobie dwa odcinki. No i świetna. Bardzo mi się podoba na razie. Co? I no wow, to będzie bardzo, będzie trochę czasochłonne dla mnie, ale jednak zdecydowałam się, że... Bo tam nie ma polskiego, a tam jest teksty, tam jest trochę tekstów do czytania. I takie krótkie teksty ja wam szybko przetłumaczę, a te dłuższe teksty, takie jakieś tam, bo tam są powiedzmy dzienniki, będziecie mieli spolszczenie, więc tak, ja tak teraz siedziałam, żeby ten pierwszy odcinek na dzisiaj zrobić. I żem kurde czytała, aha, no tak, no przecież tu były jakieś informacje odnośnie czegoś tam późniejszego, co ja znalazłam dopiero. No super. Tak więc będziecie mieli informacje, które bardziej wam się ten spodobają, że to tłumaczę. No tak mówię, nikt tego nie nagrał jako pełnej serii tej gry, więc lubię takie gry. Co ci do tego był roz... O! Rozochocony. Jeszcze nie jestem wspólniczką. Aha. Dougal's one of my dear brother's ex-partners. Bartran turned aside my offer of help, even though I had the coin to spare. Thing is, I still think it's a promising venture. The fool won't let me invest, but... If someone like you invested on my behalf. Nie bardzo, ale ten, Wariku, co ty na to? What do you think? Nie sądzę. Hard to say. Dougal's never done me any harm. See? There you go. Ale nie, ja się nie zgodzę. Still don't trust you. You're a sour bastard as my brother without the family connection to make it easier to swallow. Do what you like. I came to you, not to him. But we do need the coin. Nie chciał pieniędzy, ale mam na tyle pieniędzy, żeby dać tą część do sfinansowania wyprawy, więc nie potrzebuję go. They tried to kill each other. You've met Bartran, yes? Someone would need the patience of a Bronto not to want to kill him. But what's done is done. Now his pride won't let him take my coin, even if it ruins him. Musiałabym go zdradzić. He'd lose his mind. Not that it wouldn't be funny to watch. Then why tell him? Bartrand is better off not knowing a lot of things. This way he's happy, you're happy, and I'm happy. We're all happy. Co ty z tego masz? Just what kind of terms are... Nie zgodzę się, spadaj. I give you what Bartrand needs. Bartrand thinks it's your coin. Then when the expedition's done, you pay me back double. A jeśli się nie uda? What if I don't have double? This might all be for nothing. If you really think it's such a waste of coin, why go at all? I think double's the very least I could earn back for this kind of investment, don't you? Nie wiem, czy ci ufam. This seems suspicious. I'm taking quite a gamble myself. I'm willing to bet you're a good risk. Bartran obviously thinks so. You care to extend the same courtesy to me? Nie. If Bartran doesn't want your help, neither do I. Think you can come up with a coin all on your own, eh? No mam. Fair enough. Hawk will find a way. Mam pieniądze na tyle. From what I can tell, it seems your friend enjoys spending coin more than saving it. Excuse me. Nie bardzo. I doubt this expedition is going anywhere in the meantime. Nie.
Już mogę. Nie chcę. Nie chcę jego pieniędzy. Nie chcę. Idziemy na wyprawę. Pa, 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 żegnam. Mam na tyle pieniędzy. Patrzcie. 86. Tam trzeba było 50. Czekajcie, tu będzie szybciej. Nie chcę go. Nie ma takiej opcji. Nie pamiętam, jak ja grałam, czy go brałam. Dawno, tak jak mówię, grałam. Nie chcę, spadaj. Nie chcę. Mam swoje ciężko zarobione pieniążki. Dobra. Co to w ogóle jest? O Boże, temu trzeba poinformować, co? Muszę! Już chyba zadanie się skończyło. To co ty chcesz ode mnie jeszcze, gościu? This ring is all I have to return to you. I'm sorry. Masz obrączkę. Oh. Ninette's wedding ring. Oh no. Look at the engraving. Forever faithful, forever yours. Oh. No, widzisz. Written in happier times. Where did you find it? Na uciętej dłoń. Nie wiem, czy to była jej ucięta dłoń. To bez znaczenia. Just know that she will not return. It's better this way. Our marriage has been in shambles for more than a decade. I'll send the ring to her family. With luck. Nie wiem, czy się uspokoją. Zobaczą obrączkę, to... Oddajesz mi tą obrączkę, czy pieniądze mi przekazujesz? Aha, złociaszka jednego. Dobra, jedziemy w końcu na tą wyprawę. Mam w nosie ten... no, w nosie mam tego tamtego gościa. Nie potrzebuję jego pieniędzy. Jeszcze sobie życzę dwa razy zapłatę z góry po powrocie. And what are you planning? Bartrand, so suspicious. I have in fact brought us our future partner. What? Partner? You stupid. A masz pieniądze? To nie pyskuj. Why are you promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Maybe you have a point. Najwyższy czas. Czuję się tu tak mile widziana, a więc się zgadzasz. No nie ma wyboru. Co dostanę w zamian? No, chyba już pytaliśmy. No tak, mam pieniądze, no. No. Nie. What did I tell you, Bartrand? Not bad for a human. All right, partner. Full share of the profit between you, me and Varric. Now we just need a decent entrance into the deep roads. Mam mapy. These might be just what we need. Od Andersa. Three, four entrances into the deep roads, all in the free market. Nie powiem. Where'd you get these? Od kochanka. A wizard did it. We just pick the most promising one and go. No to lecimy. Nie, już wszystkie mam zadania porobione. Dlatego chciałam najpierw zrobić wszystkie zadania, zanim wyruszymy. No nie, wszystko mamy. Tak jak mówię, mam w nosie. Aha, w ogóle poszło nam to zadanie. Możeśmy się nie zgodzili. I dobrze, nie chcę go. Lecimy. No. Dobra, ruszajmy. Chodźmy wszyscy! Chodźmy! We've chosen one of the hidden entrances. The deep roads there will be nice and virginal, ready for a good deflowering. Ha! Now there's an interesting image. It'll take a week for us to get to the depth we need. There are bound to be leftover darkspawn from the blight. Big risks, big rewards. Oby. Nie się zapowiada. Nie bądźmy nierozważni. We shouldn't be taking any needless risks. This isn't a foolish endeavor. This will work. Mam nadzieję. Wait. Who invited the old woman? I'm sorry to interrupt. Mamusia przyszła. But I need to speak with my children. Moimi dziećmi? Aha, bo ona też tam gdzieś jest. I told you not to get involved with this. I just want to know one thing. Nie. Taking Bethany with you?
Nie. I hadn't decided yet. Nie. Mother, I'll be fine. I want to go. Nie. It's not fine. You can't both go. What if someone will Stracę was obie, nie. I understand wanting to do this. But leave your sister. No, nie chcę jej. Mandersa. Darkspawn, mother. At least I'm allowed to fight Darkspawn. Well, you're not going to be able to take everyone anyhow. No właśnie, musimy zdecydować kogo. Varika musimy wziąć. Andersa poproszę i... Nie wiem, czy chcę tego, czy tego. Oni się zaś będą kłócić, Fenry z Andersem i... Izabel... Łotrzyk. Łotrzyka już mamy tego, więc... Wojownik by się przydał. Zdecydowane. No. Nie potrzebuję. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz. No, lepiej będzie, jeśli zostaniesz, no. Trust me. This is no picnic. I'd stay if I could. No. Fair enough. I hope you're right. Zaraz cię zminuszuję, znienawidzicie. Pilnuj, mamuśki. Anders, idziesz ze mną, nie ma opcji. No to w drogę. Been a long time coming, eh, brother? A to nie wiem, też mi się wydaje, że to nie będziemy nic tam robić, tylko gdzieś tam coś tam, jakiś chyba jakiś czas minie i będziemy jako wracać już, że tam coś tam, nie wiem, nie pamiętam. No, this can't be right. Andersa wzięła. Nie. But you claim this wasn't the case. The champion just happened to have dealings with the Canari, joined forces with a known raider, a blood mage, a rebel warden, and for what? Coin? Tak, dla pieniędzy. Maybe it's not as simple as you imagine, Seeker. Simple? Do I need to remind you what your friend did? Co zrobimy? Do I need to tell you how many lives have been lost? How many more will be lost? You cannot sit there and tell me she is innocent. I don't know if innocent is the right word exactly. She must have known. Somehow the champion knew what was down there. That's why she wanted. Nie, nie wiedzieliśmy, przecież chcieliśmy tylko zarobić. No. None of us knew. If we had, nie pojechalibyśmy tam, co? Is that so? Then tell me your version of what happened on this expedition. Well, we entered the deep roads as planned, but we didn't get very far. Coś się podziało, co? There's been a collapse. The way forward is blocked. What? Is there some way around? Not that I've been able to find. Tam jakiś ten będzie ten chyba, jakiś przedmiot taki dziwny. Chyba. Takiego się podzieje tam. What am I paying you blighters for? Za oglądanie. Zrobimy obóz. Problems, brother? Starting deep roads. Who knows how long it'll take to clear the path. Shall we not try to find a way around instead? Seems like the logical choice. No raczej. You think I'm an idiot, Ferrick? The scouts say the side passages are too dangerous. Poradzę sobie z niebezpieczeństwami. Dobrze, że nie jestem zwiadowcą. Nie poddawaj się. No. Sitting out here in the open is just as dangerous. We'll take a look. If we come running back, screaming, you'll know staying put was the right decision. No, idziemy się rozglądać. Just do it quickly. This is why I left the wardens. I hate the blighted deep roads. Po co cię wziąłem ze sobą? I hate to add to your burdens, my friends, but I fear I must. I fear my boy Sandal wandered. Aha, Sandal, no tak. Somewhere in those passages right now. I beg you, keep an eye out for him. He just doesn't understand danger like he should. Myślisz, że jeszcze żyje? One man out there alone. What are his chances? Oko, on ma supermoce. If he has one of his enchantments with him, he'll survive. He's burned down a house twice by accident. I'm more worried about him getting lost.
Oh, my poor boy. W jakich okolicznościach zaginął? Not a half hour ago, I turned my back to hand out rations, and it was gone. It gets so easily distracted. Oh, I should have been harsher with my warnings. Dobra, poszukamy go. We need to search the side passages. We'll bring him back if we can. Poor Sandal. I can't believe he's done this. Let's move quickly then. Ej, Walik i Ewel nie się zgadzają, a Anders się nie odzywa. Nie podobają mu się głębokie ścieżki. Jak to zwykle on. Dobra. Zobaczmy gdzie, co i jak. Powinniśmy mieć pomiotki chyba, z tego co pamiętam. Jakieś niedobitki. Czekajcie, aha, prosto, czy coś tu jest prosto? Ukrytego coś, gdzieś coś tu się to zawaliło, przejście. Przejść naokoło. Musimy też patrzeć na tego Sandala. Aha, już są. Hej, pomiotki, co tam u was? Anders znowu walczy z pomiotami, co ty na to? Nie jestem zachwycony, odwal się. No, Bibi. A, coś z tyłu też za... Aha, nie. Z tyłu, tylko z przodu lecisz coś. Wiem, że to z tyłu coś. Anders, czary mary, rób tam mi. Jak tam, dajcie sobie radę? Jakoś powiedzmy, że w miarę. Wszyscy, wszyscy. Żaden coś? O, tu jakiś pomiot. Wiem, że pieniążki miał, ale śmieci miał. Grzybek! Ura, poziom mi dał grzybek. Awans. Buty, chciałbym siłę. Lubię takie rzeczy. Najpierw sobie dodam te, co lubię używać, umiejętności, potem ewentualnie będę się zastanawiać, co by sobie fajnego. To też już teraz już zależy od tego, co znajdę. Czy jakąś jednoręczną broń i tarczę, czy dwuręczną, nie, właśnie nie pamiętam, ale chyba dwuręczną miałam zawsze tutaj w dwójce. Ej, Avansior. O, bogate pomioty. Znaczy tak średnio, powiedzmy. Dobra. No, spróbuj mi to otworzyć. Krzywo przysiężca. Jedny amulet. Coś fajnego dla nas. Bardzo możliwe. Zaraz sprawdzimy, co my mamy w ogóle. Do siły do... Możemy jeszcze runę, ale... A, runę musimy przy tym. No lepsze to jest, tylko że to ma ostrze Archonta, ma do siły, do szansy ciosu krytycznego, szybkość ataku, spoko. Obrażenia 6. Mamy do leczenia, a jak to wygląda? Aha, tak, używałam to, pamiętam. Pamiętam cię, młocie. Dobra, poużywamy sobie, zobaczymy. No, lubię syndrom upgrade'u sprzętu. Że gdzieś zaraz, może za tymi drzwiami znajdziemy jakiś nowy, fajny toporek. Albo zbroję lepszą. Zdałaby się już wymiana zbroi. Dużo widzę. Halo, nie widzę. Dobra, wszyscy. Nie wszyscy, bo tam jeszcze się... Ohohoho. Co to za czary mary? Nic
Ty, co to miało być? Warikowi trzeba typowo dawać teraz otwieranie zamków. Futerków? Kuferków? Jezus Maria. Pierścień na sprzedaż. Dobra, bo teraz nie wiadomo, w którą stronę sobie iść. Znaczy, nie wiadomo jak nie wiadomo. Przejdziemy stamtąd. Tędy nie przejdziemy. Więc to się nam zamyka. Ewentualnie tu pozaglądamy i kolejne kuferki. O, tak. Noryt. Standardowy. Powinieneś dać radę otworzyć mi to, ale jeszcze dam ci awansa. Dam ci, by spryt mieli, co? Na razie ci dam spryt. I mi musisz otwierać. No i automatyczny. Anders. Dobra. Taki marny ten pas. Chyba. Nie zawsze będziemy znajdować zajebiste fanty, które zaraz ubierzemy na siebie. Oho, ho, ho, pajączki! Nie lubię pajączków. Wow. Chodź tu, jadowity. Boże, to jakaś pułapka miała być. Jezu, jaki... Chyba bym się popłakała, jakby mnie taki duży pająk w życiu prawdziwym spotkał, albo bym spindzielała do domu jak... Kupia. Jezu. Odejdź, weź mnie, nie dziabaj. Ja ledwo żyję. Tak, ja ledwo żyję. Miało mnie to leczyć, czemu mnie to nie leczy? Boże, jak to brzydkie. Au. Już? Jezus Maria, znikaj. Fuj. Wszystko mi aż spędzi, jak ja widzę takiego pająka. Nie mogę po prostu. Tak możecie się ze mnie śmiać. Mam jakiś kuferek. Czekaj, Anders, kuferek jest. Z jakąś bronią na sprzedaż. Przenośnie kowadło beczkogłowego. 20. Jakąś runę se muszę, a chyba, że znajdę jeszcze coś lepszego. Jakąś brońkę lepszą, to nie będę musiała dodawać do tego runy. No a jak nie, no to wrócimy, to... Coś fajnego wrzucimy. Halo! Czekajcie, grzybka muszę podnieść. Wszystko, nie, bo jeszcze za nami coś się ujawniło. Czekajcie. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy teraz. A raczej wszyscy. Bo wszyscy bronie schowali. Dobra, mamy tam, ale coś tu jest. Nie, niestety nie. Musimy iść prosto. Zobaczmy, co tam znajdziemy. Albo kogo. No. Ja nie wiem, co zrobiłem. O co chodzi? Tak, dzień dobry. Z krwią na twarzy. Może jesteś bardzo przerażający. To ty pozabiłeś te pomioty? Dobra robota, nic ci nie jest? Dzięki kamieniowi. Runa. Nie zaklęciem. Smart boy. No, raczej tak. Come on. We still need to find a way past that collapse. Dobra, tu mamy Elerium.
Czy on wstanie? Pa! Co jest? Weź się tam przyciśnij mi. Musisz dać radę. Dobra, tu raczej nie ma nic, więc idziemy prosto. Jak go zatrzymał? Aha, golemy. Chyba będą golemy. Będą wstawać golemy. Będą bić golemy. Jak trochę przewinę, ja te sobie poczytam potem. Jak zwykle. No, które będę wstawał? Ja wiem, że tu będą wstawać te golemy. Chyba potem. Jak już przejdziemy sobie. Golemy, wy nie wstajecie? Nie, ale jakaś zmora przyleciała. Chodź tu, zmora. Pomiot. I znikła zmora. Coś mnie po plecach gryzie. Aha, już czaruje ta zmora. Chodź tu. Chodź tu. No gdzie? Chodź tu, chodź tu! Gandalf! Chciałam Anders powiedzieć, że tak na obuczy stoi Gandalf! O Boże drogi! Gandalf! Gandalf młody, kurde! O Boże! Dobre, dobre. Dobra, nie. Boże drogi. Kolejne. Pomioty. Łuczniczki. Chodźcie, chodźcie. Gdzie? Aha. Ile was tu będzie? Dużo pewnie. Czujcie. Czemu wy tak gonicie? A Balin, że się rzuciła. No. Aha, jeszcze za nami widzę, coś przyciągnął wiatr. Boże, jak krzyczą. No raczej damy sobie radę, spokojnie, pomimo że to jest poziom normalny, to tak jak mówię, względem jedynki to jest niebo, a ziemia lekka. Tak z lekka. Nie mówię, że... Tak jak mówię, ja tylko będę mieć problem bardzo możliwy przy smoku, ale to nie tym, co był wcześniej, tylko wydaje mi się, że jeszcze był jeden. Chyba, że faktycznie później robiłam... Ale nie bardzo, żebym później robiła zadanie to tym smokiem, bo on się jeszcze tam pojawi. No, szczycze czerwonych narodzin, to mamy bardziej dwie bronie do... No, na sprzedaż. Dla łotrzyka to jest. Ja niestety nie gram łotrzykiem, więc nie. Mogłam sobie magiem zagrać. Dwóch magów. Łogr przyszedł. Ej, łogr. Rozgniewanie się tylko roz. Chodźcie, moja drużyno. Moglibyście tam go bić trochę. Otóż nie przelewki. Balin, jaka ty mocarna jesteś. W ogóle ci życie nie schodzi. O co chodzi? Ale o co chodzi? No mi też nie schodzi, bo się zwiesił chyba ogr. No teraz się obudził. Ale już za późno. Co tam o ogrze miałeś? Pieniądze. I pułapka. To już, puszczaj mnie. Barik, dlaczego ty mnie nie ostrzegasz przed pułapkami? Każda pułapka musi być moja. Każda. Nie ma, kurde, opcji. Kolejne przejście rozwalone.
No oczywiście, jakbyś mógł mi to otworzyć, byłabym bardzo wdzięczna. U rękawice. Miksturki, ale takie biedne te rękawice, co mi się wydaje? Zaraz sobie zerknijmy. No, raczej tak. Też mam. No. Fajnie, że te ich, te... Czekajcie, Anders ma coś. Że te amulet się ulepsza z każdym poziomem i pasek też ma taki. No. Ale to cheaterskie jest. Poziom zdobędzie i musi gdzieś tam... Muszę za ten... czekajcie. Za niedługo będzie miał poziom. Ile tam ma? 10... Liczmy 10-3. To co, 11-4 będzie? Czemu się tu śmierdzi smokiem? Czemu tu się śmierdzi smokiem? No właśnie. Ale to jeszcze nie jest ten smok, co mnie wpieniał i to tak bardzo. Dobra, to już muszę zataktykować się. Weź tam. Anders, masz coś obszarowego? Co ty porobiłeś ze sobą? Ty się żywiołujesz, co? Aha, no Betani miała ten od ognia jakieś tam rzeczy. My tankujmy, oni niech sobie oddali. No właśnie, tu ono też przyzywa małe stworki, małe smoczki, które by najlepiej zająć się nimi jak najszybciej. Ła. Nie, zostawcie! Myślałam, że Evelyn padła, bo tak lecą. Czekajcie, czekajcie. Daliście sobie tam radę z tymi? Dobra, daliście sobie radę. Gdzie? Ej. Nie zioń na mnie łognie. Masz już jeszcze tą umiejętność możliwą? W ogóle Evelyn ma... bardzo marnie ma. Czy ty leczysz? Chłopie, mógłbyś mi to ten włączyć, żeby... Tylko nie wiem, na jaką odległość on ma to leczenie. To jest. Ale Varika przytrzyma tam przy życiu. Przytrzyma przy życiu. Trzyma przy życiu. Łezu, Evelyn! Evelyn! Evelyn, kobieto, nie schodź mi jeszcze. Za późno. Dobra, oni tam dadzą radę sobie. Ja powinnam też. Powiedzmy tak mniej więcej. O Jezu! Mówiłaś coś? Ej, czekajcie, czekajcie. Smocze was atakuje. Wy się tam odsuwajcie. No bo nie mam ten, zdałabym się użyć. Czekajcie, czekajcie. Jezus Maria, nie wiem co się dzieje. No i klęknę zaraz, dzięki. No, nie. Anders, czemu mnie nie leczysz, chłopie, co? No i klękłam, ale już dadzą sobie radę. Dobra. Tak w samą porę. Jezus Maryja. Zimny ciężar. O właśnie, wojenny upadłych. Będzie cały... Cała zbroja. Muszę się poleczyć. I Evelyn. Nie, to miało być dla mnie. No i fajnie to wygląda. Fajna ta zbrojka jest. Dobra. W końcu się zbrojka zmieniała. Hura, 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 hura. Jeszcze coś tu macie fajnego zostało? Dla mnie jakieś skarby? Nie? Szkoda.
dobra, idziemy do wyjścia, no. Ah, here we go. This goes right where we want it to. Let's go back and tell Bartrand. He'll be so pleased. Yay. Bartrand, we found a way around your damned cave-in. It's about time. Let's move out! Ruszajmy. Holy shit. Is this what you were expecting? I thought an abandoned dive, something old, but what is this? How did you even know it was here? Old scavenger tales. After the third blight. A week below the surface, they said. But nobody believed them. A co? Aha, ten kuźnia? Make camp here. We need to look around. No okej, okay, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku, no podążymy dalej z misją, wyprawą, jakkolwiek pewnie i zobaczymy co jeszcze fajnego znajdziemy. Chciałabym jeszcze coś fajnego znaleźć, dajcie mi jakąś fajną zbrojkę, hełm, też wszystko pasuje w komplecie do reszty. No dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomym gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dragon Age 2. Dzięki, cześć!